Hej, witajcie, z tej strony Shinji, Subversi i Tashar 6. I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Danganronpa. To nie jest tak, że od ostatniego minęło jakieś 5 miesięcy, czy jeszcze więcej. Naprawdę? Tak krótko? Znaczy, nie no, chyba 3, ale nie jestem pewien. To da się sprawdzić. Teoretycznie od ostatniego nagrania minęło jakieś minuta, kiedy nie udało się nagrać. Powiedziałem od ostatniego odcinka. 5-sekundowy odcinek. Nie ukaże się na światło dzienne, nie jestem na tyle popierdolony. Błagam, wrzuć ten odcinek po prostu, tak, żeby zobaczyć miny tych wszystkich ludzi, którzy... Wrzucasz odcinek Danganronpy. Boże, nowa Danganronpa! 5 sekund. Taka najlepsza. Wyścigiem wtedy na Prima Pris, najlepszy żart, on jest to chyba najbardziej zminusowanym żartem na Prima Pris. Czekaj, jak to, było? Minuta właściwego wyścigu, a potem co było? Nie pamiętam, czy to był Tidus czy Kefka. Ale który śmiech? Śmiech Tidusa chyba i motyw Kefki. Dobra, muszę sobie już wspomnieć, jak się sterowało w tą grę przede wszystkim. Nie sterowało się. Tak wiem. Dobra, kurwa, ogarnąłem już. A co ogarnąłeś? Katunga. A, gratuluję. Pytonga? Tak. Ogarnąłeś swojego pytonga. On jest robotem sprawiedliwości. Ten, którego nazywasz robotem sprawiedliwości, czy to on? Nie, jednak pomyliłem się o jeden. Nie, to Optimus Prime. Co to za... Tondemo Butta. Idiotyczne stworzenie. To ty. A chodzi tak, o robota, to... czy o Yamadę? Tak. Tak, to dzięki za odpowiedź. Tak. No bo tak, tak to jest, jak się pytasz, A czy B? No w sumie to tak. Mój syn, planeta, czy ja? Katung! Tak. Oto kto teraz około Celsi, Yamada. Prawda, Yamada? Nie. Bez cienia wątpliwości, to był on. Mamy udostępnić dźwięk, oni tak śmiesznie brzmią, bo to się tak przerywa delikatnie. Mówisz? Tak jakbyś ich puścił od tyłu. A. Od tyłu? Robot sprawiedliwości. Optimus Prime. Masaka. Robot sprawiedliwości? Robot sprawiedliwości? Shinji, czy to ty? Nie. Shinji nie jest robotem sprawiedliwości. Shinji jest robotem wpierdolu i wpierdalania. Płatków solo gryn. I copyrightu. Tak. No, chciałbym mieć takiego robota, który zjada copyrighty. Chciałbym mieć takiego copyrighta. No to... Chciałbym mieć takie na 3 miesiące... Nie, Sawik. Chciałbym mieć takie na 3 miesiące ograniczone streamy. Mogę ci załatwić copyrighta bardzo łatwo, daj mi tylko najbliższą Ligę Mistrzów. It's time to stop, okay? No, wczoraj była. A, no tak. Wczoraj. Wczoraj to ktoś ci wsadzał kok do dupy. Nie jestem matką graczy. Jeszcze. Ale wy jesteście krwawi, brutalni i zabójczy. Tak. Puzzle z Katungiem. Puzzle. Puzzle. Puzzle, matek gracz. Come on. Matki graczy przybrały naprawdę dziwny obrót. Ten odcinek sponsorowany jest przez matki graczy. O ława, no ja masz w dzban. Chyba czas do niego zesrać. Co? Drewniany młotek, podobny do tego, który został wykorzystany, żeby zaatakować Celes w pokoju. Żeby zaatakować matki graczy. Może Celes jest matką graczy? O nie. Wiecie, tak jak jest matka wszystkich bomb, to Celes jest matką wszystkich graczy. Matka wszystkich bomb? Nie strzelałeś o tej bombie? Ktoś nazywa Mother of All Bombs? Justy Suhama? Dai san no bakudan. Kuwait zadas to. Tak zajebista, że wysadza mi całe palty w reduksie. Chuj ci w dupę, gro. Moc sprawiedliwości numer 2. A gdzie jest numer 1? Ukradli. Dlatego jest większy niż ten, który znaleźliśmy w pokoju zabaw. Walnął mnie tym młotem. Dziabnął mnie. Mój łeb nie jest gongiem. Szkoda, jest tak szeroki jak każdy porządny gong, więc... Właściwie to jestem zaskoczona, nie wyglądasz aż tak źle.
Tłuszczek absorbuje ciosy. Asahina, wyglądasz tak dobrze jak zawsze. W sumie to on ma trochę racji. Wyglądam źle. Krwawie. No nie wyglądam źle. Białeczko działa dobrze na kontuzję. Chcesz trochę? Cześć, Jaglak. Cześć, Akiko. Czy ty to widziałeś, Shinji? Tak. Czy ty to widziałeś, Seversi? Może to widzieliście, ale nigdy tak Seversi, czy widziałeś to, czy widziałeś to słońce? Nigdy nie widziałem, jak to nadchodzi. Ty. Also, zamknij rej. Cieszę się. You never see it coming. He, tsuming. Aha. Seks. Bajgida. Nigdy nie słyszałem tego wcześniej. Jesteś pewna, że to nie tylko twój wymysł? Ohohohoho, witam. Mono kupas. Kurwa. Mono tabułki. Robot, który rozdziela sprawiedliwość, to będzie zabawne. Jakie ma tajemne ruchy? Lata? Powiedz mi, że chociaż się z czymś łączy. No mówisz to. Z matką graczy. Mówisz to w no tym. No nie. Jego penis łączy się z dupą matki graczy. O to fuck. Zaprzestajmy, prymitywny. Najlepsza kombinacja. Czego ty tu szukasz? Na tych graczy. For fuck sake. Ale fakujesz kogo? Matkę graczy? Po prostu zignorujmy monokumę. I matki gracz. Błagam, nazwij odcinek matki gracz. Jak nie zapomnę. Czekaj, zapiszę ci. Ten odcinek sponsorowany jest przez graczy oraz Rock matki along. Graczy oraz dupy matki graczy. Jezus, wszystko mi leci. To współczuję trochę. Musimy przeprowadzić Yamadę do przychodni gabinetu na pierwszym piętrze. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, lepiej, żeby otrzymał jakąś pierwszą pomoc. A tam. Albo nie, ile można się wykrwawić? 2 litry i żyć? 3? No, Yamada pewnie ma trochę taki krewki człowiek się wydaje. Pojemny. Tak. No ja się i ktoś w tobie też tak fajnie przerywa ten motyw? Tak, oczywiście. Brzmi to jakbyście nie chcieli mieć udostępniania dźwięku z jakiegoś powodu. No tak. Nie, jest śmieszny. Okej. Okay. Zgadzam się. Dalej, chodźmy. Dobrze, no i widzicie, ruszajmy. Sebik się zgadza, że nie chce. No, jest okej. Okay. Zostaw. Doceniam to. No i poszli w diabli. A nawet my poszliśmy z nimi. Żebyśmy mogli opatrzyć Yamadę. Czy nie idziemy za szybko? Halo, koledzy? Nie wiem. Szybko żart polityczny. Nie, żartowałem. PZW wziął miliony i nie zarybia stawów. O nie. Ej, najgorsze jest to, że jeden z tych szyldów był u mnie przy poczcie. Co ten z PZW? Nie, akurat. To był ten, że coś w Kaczyńskim. Polski Związek Wielki Czarny Kutas. Tak. Nawet nie może zaprzeczyć. Polski Związek w matek graczy. No nie. W steak. Kiedy matka graczy wejdzie za mocno, albo raczej ty wejdziesz w matkę graczy za mocno. No nie, zaprzestańmy, Boże, odcinek plus 18. Czekaj, który nie był plus 18? Przecież tu jest krew, zabójstwo. Jest różowa krew. No, to tym bardziej plus 18. Jest matka gracz, nie. Sam to powiedziałeś. Zaczyna się. Nienawidzę sam siebie, okej? Okay? A matki graczy lubisz? Dobra, szybko inny temat.
Ojcowie graczy. Kog do dupy. Ojcom graczy. Nie wiadomo, kiedy ten odcinek zostanie zmontowany, jednak wydaje mi się, że wczoraj, no teoretycznie wczoraj albo przedwczoraj, umarł Robbie Rotten, który na zawsze już pozostanie numerem jeden. Tu bachmatek gracz. No nie! Dla Sywika nie ma żadnej świętości, nawet dupy matek graczy. To się robi. Nie, ale serdeczny F dla Robiego. Potwierdzam. Barry, wstaw F. Ale jak zagraj Despacito. Nie. Come on. Aby ta piosenka doszła do uszu matek graczy. Zastanawiam się, który żart ostatnio był aż tak mocno nadużywany. Wszystkie. Najgorsze jest to, stanek w pobliżu, starania do zbana, major. Znaczy nie, pamiętam, że któryś był taki, że był dużo bardziej nadużywany niż spadki w pobliżu. Ukrył się, aby się nie. I pamiętam, że ja się na to wkurwiałem jakoś mocno. Srasz w gacie? A wszyscy to jakoś rzucali na chama. To pewnie jakiś randomowy cytat z internetów. Pewnie tak. Konstytucja łamana może? Nie. Wcześniej jeszcze. Nie pamiętam, bo było, że narzekałeś na jakiś mem. Na przykład na Majora. Jor. No Jor, najlepsza postać. Jor, in April. Ale Jor w sensie, że mój, tak? Tak. Nie, dla ciebie. Ja mam to fakt, gościowi na filmiku to wychodzi, a mi nie wychodzi. Chciałbym tylko zauważyć, że jest twoja kwestia, Sevi. Wiem. Okay. Ale dobrze nam się rozmawia, kolego. Okej. Tak tylko się upewniam, czy na pewno chcemy robić postęp, czy może jednak nie. Aż ja zwróciłem uwagę, że może wypadałoby przyhamować, bo nasza średnia nie zostanie wyrobiona. Ale wydaje mi się, że już zmarnowaliśmy odpowiednio dużo czasu na szczepierdolenie. Pora iść dalej. Matek graczy. No fuck. Nienawidzę was tak serdecznie mocno. Nasi widzowie też nas nienawidzą. Ich matki też. Dobrze, to skoro zniżyliśmy się do tego poziomu... Ruchanie... Ry, uchy, ani i e... Szczepierdolenie matek graczy, nie! To za dużo. No to chodź se wersji, chodź na Class Trajala. Tylko poczekaj, Monokumę przegonię, psik. To może Morenka ci się nie podobała, Shinji? Nie, chyba nie. A może? A co było takim chyba modnym memem? Nie wiem, ale coś zaczęli się tak intensywnie spamować jak my teraz. Idźmy dalej. Zacznę czyścić twoją ranę. Uczyścić ci ranę. Yamada. Jak się czujesz? Chujowo, ale stabilnie. Znaczy, wiecie, ja wam powiem tak. Ja bym z chęcią to skończył, tylko po to, żeby przejść do dalszych rąb. Boże. Będziemy nagrywać dalsze rąby? A nie? To zgrozo. A co, nie chcesz? Nie mówię, że nie, tak? Seversi nagrywa dwójkę, ty nagrywasz trójkę. Ja chcę dwójkę, dwójka najlepsza, ja chcę być utożsamiony no, z dwójką. No, Tasier może wziąć dwójkę, nie wiem. O, dwójkę matek graczy. Ale trójkąt nie może mieć dwóch kątów. A, w porządku. Sprawienie już ustąpiło. Człowiek trochę tak słabo się czuje. Soredewa. Ja mogę Mirora nagrać. Znaczy, ja wiem, że życzysz dla naszemu kanałowi, ale nie chciałbym, żeby poleciał za podnole. Jak ma lecieć, to niech już leci za wszystko. Leć, Adam. A czy w Mirrorze są matki? Nie, ale jest cenzura. Graczy. Ale, I mean, dobra. ISMTBT. Yamada, byłoby najlepiej, jakbyś odpoczął tutaj przez czas. Moje waifu mi uciekają. Dobrze, więc zostawimy go. Co twoja waifu?
Taki twój wyjazd. Więc zostawimy go tutaj samego. Okej, nic mu się nie stanie. Nie, to by się tego mogło stać, jak sam tu zostanie. No na pewno nikt go nie przeniesie, kurwa, bo Boga mi na akademii nie ma dźwigów. Ale... Dźwig! Dźwig? Leroy Merlin. Więc wrócimy do naszych poszukiwań szaleńca. Zanim będziemy mieli kolejną ofiarę. Ciekawe, kto może być kolejną ofiarą. Tak jak zwiększa się ilość użyć młotków sprawiedliwości, wzrasta też ich rozmiar. Rozmiar nie ma znaczenia. Lecz co, jak machasz? W takim razie kolejny atak będzie z wykorzystaniem jeszcze większego, wielkiego czarnego młotka numer 3. Nie ma mowy, że ktoś nie umrze, jeżeli go walną młotkiem większym niż dwójeczka. A przecież ta dwójka nie wygląda też tak duża. I cyk, dwójeczka. Fuj. Be. Nie mada. Powiedz mi wszystko, co wiesz. A, obudziłem się wcześniej rano. Poszedłem szukać mojej alter ego. No sra. Udałem się do pokoju zabaw na trzecim piętrze i zatchował mnie ten szaleniec. To właśnie widziałam tego ranka około 7. Potem zostałem zabrany do biblioteki, a tam zjebnął mnie w głowę jak Kong. No tak 30-40 minut temu. Plus trzeba doliczyć to, czego nie pamięta, czyli jakaś godzina. Więc gdzieś około 7.30 rano, tak? Byliśmy na stołówce. Wtedy byłem tam ja, Askina, Ogami i Kirigiri. My mamy alibi. Ja byłem w sali. Biorąc bieliznę tak czerną, jak dupy ma tych graczy. Chyba miałeś na myśli, jak kok wsadzany do dupy ma tych graczy. Co się z wami dzieje? Skąd to zwątpienie? Tasier, ty nie powinieneś tak do nas mówić. I kurwa, Serarz ma... Skąd ty to wiesz? Że Serarz ma majtki, nie wiem, domyślam się. Podglądałam, o, oczywiście. A, to dlatego ta bielizna była taka czarna. A to Gami i Fukawa byli też razem, więc to też nie mają alibi. Osoby, które nie mają alibi z okres, kiedy Celestia ma zostali zaatakowani, to ci, których nie widzieliśmy, Ishimaru i Hagakure. Niech ten lump szaman zginie. Błagam. Fajnie było, co? Niech on zginie. Boga, coś z tego z Kirigiri? Nie widziałem jej dzisiaj. No, no tak, miała przeszukiwać drugie piętro, ale nie widziałam jej tam. Więc dokąd ona znikła, nęła? Ja to tak sobie zniknęła? Dziwna kobieta. Wiedziałem, żeby ją podejrzewać. Moment. Cioto, matę. Sam jesteś ogółem. Cioto. O. Dziękuję, że tak powiedziałeś. Kiedy Celestia i Yamada zostali zaatakowani, Kirigiri była z nami na stołówce. Nie mówię o szaleńcu. Cymari da. Cymari. Nie. Mówię o tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj, czyli jakieś 5 lat temu. O tym legendarnym krecie marionetkarza. O tym krecie marionetkarza. Legendy mówią, że do dziś nie może wyjść. Wyjmij teraz. Współczuję. Więc sugeruję, że Kirigiri jest z tym kretem? Nie, to niemożliwe. Nanda. Czemu? Nie chcę powiedzieć, kim ona właściwie jest. Nawet się nie zawahał przed dotknięciem trupa. Oj. Czekaj, możemy to przedyskutować później. Teraz musimy
ustalić, gdzie jest szaleniec. Ma rację, jeżeli się nie pospieszymy, ktoś inny może ucierpieć. Pytanie kto? Jestem pewna, że to wina tego szaleńca, że nie możemy znaleźć Kiligiri, czy Ishimaru, czy Hegakure. Tak, dlatego najpierw musimy zajrzeć szaleńcem. Nie martwcie się o mnie, jak odpocznę, to spotkam się ze wszystkimi. Zrozumiałe, zajmij się sobą. Understandable, have a nice day. Zajmij się sobą. Let us go, let us go. Let us come. Dobrze więc. Dobrze. In gamers mothers. Przepraszam. Teraz to ty. Widzę was. Ze wzajemnością, jak zawsze. Więc hej. A co ty kurwa, serasz w majtki kurwa? No, bo on nagrywa, a ty przeklinasz. Danganronpa, festiwal powtarzających się w kółko memów. Graczy. Matek. Leroy! Parostatek. Leroy Matek? Parostatek. Parostatkiem przez matkę graczy? Sounds gay, I mean. Jezu, to będzie najgorszy odcinek Ronty do tej pory. Nie zaprzeczę. Nazwijmy go tak, proszę. Będę oglądać tylko matki grać. No nie. Wychodzę. Time's up, let's do this. Więc hej, dlaczego uważasz, że szaleniec jest tak ubrany? Ostatnie, dlaczego szaleniec ma mieć jakiś cel, wydaje mi się, z tego czasu. Więc jaki jest plan? Rozdzielamy się i patrzymy? Szukamy? Mierzymy się z kimś zarówno niebezpiecznym, jak i nieprzewidywalnym. Na razie powinniśmy... Rozdzielić się! Zjeść. O, sranie! Co? No Celes ma sranie. Co jest Celes, srasz? No zobacz, sra. No nie. O, zatwardzenie! Jezu, to jest naprawdę najgorszy odcinek. Chciałbym zaprzeczyć. Ale w sumie nie pamiętam odcinku z 2009, więc... Sięgnęliśmy jak na jako społeczność. Dlatego jako nagrywający dopasowujemy się do... Do... Nie do końca. Ale... Widzieliśmy cień. Do KG? Widziałam cień. Kurwa KG. Powinniśmy na któryś prima aprii zrobić rebranding i się nazwać KG kanał śmieszków. Albo kolab z Kasparem. W ogóle z Gotika. O Boże. Jezu, nie, bo aż mi się przykro robić, co Kasparowi powiedziałem ostatnio, jak próbował streamować Gotika. Że tyle osób zawieść? Tak. O Jezu. To mnie nie jest przykro. Jak to było, to nie... Jeżeli mówisz prawdę, to nie powinno być ci przykro. O matko. Graczy. O oh no. He's retarded. Jak my wszyscy. Nie chciałem tego robić. Ej, bo obraziłeś mnie, a ja za dwa cię zniszczę twój kanał. Zniszczę twój profil. Widziałam cień na górze tych schodów, ja naprawdę? Nie. Nasrać na twój profil. Drugie piętro? Idę mu wpierdolić. Nie pozwolę, abyś przeszedł przez palce, tym razem potworze. Nie, po chwili biegniemy na górę.